Hej, dzisiaj przedstawię Wam pokrótce jeden z produktów firmy IKEA. Jest to drewniane krzesło o dźwięcznie brzmiącej nazwie Terje. Oczywiście projekt jest szwedzki, a wykonanie, jak łatwo się domyślić, chińskie. Nie, przepraszam, rumuńskie. Made in Romania. Krzesło, które wytrzymuje 100 kg, nie można na nim oczywiście stawać, ale do 100 kg człowiek może usiąść. Dlaczego to krzesełko? Jest niewiele gorsze jakościowo od krzeseł z IKEA za 80 czy 100 zł. Natomiast samo kosztuje 40 zł, konkretnie 39 zł. Występuje w różnych kolorach, od białego, czerwonego, przez czarny, brązowy, po jeszcze inne kolory. Jest natomiast dosyć solidne. Tak jak powiedziałem, ma najlepszy stosunek jakości do ceny wśród oferty IKEA, niewiele ustępując jakościowo tym produktom, które kosztują w IKEA 80 czy 100 zł. Tak wygląda rozłożone, a tak wygląda krzesełko rozłożone. Do tego możemy kupić jakieś poduszki i można wygodnie całkiem siedzieć. Dzięki za uwagę. Hej, hej.